Studio medialne Kafka, od kilku lat współpracujące z telewizją Master, zrealizowało film fabularny pod tytułem Wochyńskie Wesele. Premiera filmu w Łukowie odbyła się na początku listopada. Dokładnie rok temu pani Mieczysława Kulicka z Wochynia zadzwoniła do nas i zapytała się, czy nie chcielibyśmy zająć się stworzeniem filmu. Na początku też myśleliśmy, że chodzi tak naprawdę o jakąś inscenizację, czy coś w tym stylu, ponieważ no, nie spodziewaliśmy się, żeby grupa osób tutaj z naszych terenów, ze wsi, miała tak duże jakby aspiracje, żeby stworzyć film. No i właśnie zajechaliśmy do pani Mieczysławy, dowiedzieliśmy się, że chodzi o stworzenie no nawet nie takiego typowo amatorskiego, a w pełni profesjonalnego filmu. Film miał opowiadać o tradycjach, obyczajach wsi południowo-podlaskiej, dokładnie tam w rejonach Wochynia, w latach 60. Dokładnie zajęliśmy się tematyką weselną i stworzyliśmy właśnie film, który nas przenosi w czasie o 50 lat do Wochynia, w którym odbywa się typowe, tradycyjne wiejskie wesele. Gdy pojechaliśmy tam do pani Mieci na pierwsze spotkanie, gdy usłyszeliśmy, kogo pani Mieczysława ma zamiar zaangażować w ten projekt, że po prostu wszystkimi aktorami będą aktorzy amatorzy, będą to mieszkańcy wsi Wochyń, więc tym bardziej było to ciekawe wyzwanie, bo mogliśmy popracować z tymi ludźmi, mogliśmy wykrzesać z nich wszystkie najlepsze cechy, no i w finalnym rezultacie no, powstał film Wochyńskie Wesele, tak? Mieliśmy 2 dni zdjęciowe, później synchronizacja obrazu z dźwiękiem, później wysyłanie tego dźwięku zewnętrznie do dźwiękowców. No także całość montażu zajęła 3 miesiące, aczkolwiek no, nad projektem pracowaliśmy równo rok czasu. Powiem pani, że na początku to było tak, że każdy mówi, jak ona to zrobi, to tu mi kaktus na dłoni urośnie. I ja cały czas teraz żartuję i mówię, że cały Wochyń powinien chodzić z kaktusami, czyli powinna być oaza albo pustynia. No ale udało się. A najważniejszą sprawą, że tak powiem, w tym filmie, to jest to, że udało nam się odtworzyć obyczaje panujące w tamtym czasie, aczkolwiek to było bardzo trudne. Nie mieliśmy etnografa z tego terenu, nie było żadnych źródeł naukowych. Ja przekopałam wszystkich etnografów, jacy mieli do czynienia z województwem białopodlaskim. Nie było nic, więc wymyśliliśmy z panem Bartoszem Leśkiewiczem, że porozmawiamy po prostu z tymi ludźmi, którzy w tamtym czasie brali śluby. I właśnie już pod sam koniec naszych prac przyszła nam do głowy fabuła. I naprawdę wyszła fajna sprawa.